Jak wiedzą, że próg do położenia i tak bez takich narzędzi? Nie jest tak, że fachowiec przyjeżdża ze wszystkim swoim, najlepiej z betonem i w ogóle z zaprawą gotową, z betoniarką. Jestem trochę zaskoczona i przyznam, że ogarnęło mnie lekkie zaniepokojenie, czy panowie sobie z tym poradzicie. Święta panienko z Guadalupy, przecież oni nie zrobią tego, to są muzykanci, człowieku, oni nie mają nic wspólnego z budowlanką. No poczekaj, no nie skreślaj na tak na dzień Ale dobry. Co nie skreślaj, człowieku, żeby to zrobić, taką robotę, to trzeba siedzieć 10-15 lat w budowlance, trzeba się na tym znać. Można też improwizować, tak jak w muzyce. Piasek tam sypał, tylko nie wiem po co. Po to, żeby... właśnie po co? Po pierwsze, nie rozwinęli żadnej plandeki na tych płytkach. Kalfasa to wylatuje na te płytki. Te płytki są ubrudzone, uwalone w tym betonie. Po co to mieszają? Nie mam zielonego pojęcia. Doceniamy, że ta ekipa chce wszystko wziąć w swoje ręce, ale raczej nie tędy droga. Montażer dokręca palcami. Luz na pewno nie włączy. Przecież on se krzywdę zrobi, ten dzieciak, ty. Ten fachowiec ewidentnie myśli, że jest z tytanu. W nogę dostał tarczą, mówiłem. Jakieś tutaj słyszę niepokojące dźwięki. Co tu się dzieje? Nie, dźwięk ciężkiej pracy. Tu właśnie tarczę wymieniałem. Palce całe, nic nie poobcinane? Nie, już to proszę. Dokręcisz czy coś, tak? Macie to. Nie, już dokończmy to młotkiem. Ja nie wierzę w to, co widzę, jak kocham. Od brzegu coś się daje? Nie, od brzegu nie. Od brzegu się nic nie daje. To biją młotkiem. Nie, no bo tam jak woda wleci, to już musi wyparować, wiesz? Tam od boku się nic nie daje. Kurna! W usterkowej gamie tak brzmi brak kompetencji. Pierwsza kratka jest zaburowana. Woda nie popłynie nigdy tą kratką. A, widzę, że krateczka jest. Tu dobrze poszło z tą kratką? Będzie tutaj działało wszystko? Tak, jak najbardziej. I którędy ta woda będzie? Gdzie będzie mi ten odpływ? No ona tam bokami ścieka, tak? Tutaj. I to się wchłania. Tak. No to ja ci powiem, to jakaś innowacyjna metoda jest. Metoda nie wiemy, co robimy.